Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Maniac, to znowu ja i znowu Tamiza. Dziś był Vauxhall, ja już skończyłem kopanie dziś wspólnie z jednym z widzów, który przyjechał do mnie specjalnie tutaj na Vauxhall, abyśmy mogli sobie wspólnie gdzieś tam pokopać. Chciał sprawdzić nowy sprzęt, bo kupił sobie Equinoxa 600. Coś tam mu powpadało, jakieś monetki, jakieś guziczki. Myślę, że zadowolony. Ja też dzisiaj zadowolony z tego wypadu, co zobaczycie oczywiście na tym materiale. Serdecznie was na niego zapraszam. Standardowo zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału, komentowania, kliknięcia tego dzwonka, aby być na bieżąco, żeby nic was nie ominęło, a kanał, żeby mógł się rozwijać. Serdecznie was zapraszam, miłego oglądania, hejka! Witajcie, dziś ponownie Vauxhall, pierwsza monetka wykopana. Tutaj się myślałem, że jest w tym dołku, ale chyba, że coś tu jeszcze jest, bo to wykopałem. Coś w tym dołku mi biło, wykopałem ten kawałek szlamu, ale tutaj odsłoniła się moneta. No i co mamy tutaj? Zaraz ją przemyjemy i zobaczymy. Kawał monety. Co byśmy tu mieli dzisiaj na początek? No i mamy co? Babę na wózku, one penny, 1930 rok. Dobrze, dawno nie było baby na wózku, także cieszę się ogromnie. Pozdro Odyn, lecimy dalej. Ja dzisiaj mam towarzystwo, przyszedł ze mną Radek, widz, także serdecznie go pozdrawiam. O kurde, on się nadepnęłem na wykrywacz, no, jemu już tak już nic nie zaszkodzi. Testujemy, on się bawi dzisiaj z Equinoxem 600, a ja chciałem wam pokazać monetę, co wykopałem i już ją zgubiłem. Rzuciłem ją, o Jezus. Dajcie mi chwilę. Dobra, tu leży, już ją widzę. Taka oto monetka. Destrukt, ale zagraniczny. 10 feningów. Proszę bardzo. I nad Tamizą można feninga znaleźć. No, taki oto moniak. Lecimy dalej, dopiero zaczęliśmy. Woda ładnie spływa. Vauxhall standardowo. Piękne widoczki. Słoneczko ładnie świeci. Chłodno dzisiaj, ale przyjemnie. Co masz? O kurde, pokaż, pierwsza moneta, to nagram. Wydubałeś w końcu. No. Dwa pysiacze. Współczesne. No ale jest, kurde, gratulacje panie. Dzięki. No i krążymy wspólnie tutaj, na dobrze już przeszukanej miejscówce. Ale takie rodzynki jeszcze wychodzą. Boże, ja się dzisiaj przewrócę, kurde, na tych kabinach. Zobaczcie na to. To jest tarcza od Half Guinea. Tutaj zobaczcie, to jest jakiś medal w ogóle. Ja już to obejrzałem, myślałem, że to jakaś moneta. Half Guinea, coś tam jest, Hats. Postaram się dla was to ustalić. Ale jak dla mnie, no to już mi dzisiaj zrobiło dzień. Początek dnia, już mam fanta dnia. Jak na razie, no nie zapeszajmy. 1790. Coś tu jest napisane. Pierwszy raz takie w ogóle coś widzę na oko. Pierwszy raz takie coś w ogóle widzę. Nigdy wcześniej nawet gdzieś na forach internetowych nie widziałem takiej monety czy tego medalu. Piękne, piękne trafienie. Już się Micha cieszy. Jest dobrze, lubię takie zagadkowe monety, tokeny, medale. Zrobiło mi to już poranek. Lecimy dalej, zobaczymy co jeszcze wyskoczy. A tutaj koło takiej porcelanki, proszę bardzo, wyskoczyło coś takiego. Taka oto ciekawostka, jest to jakieś prawdopodobnie zapięcie do sukni, płaszcza albo coś takiego. O, gołąb poleciał. No, także mamy coś takiego, pewnie jakieś średniowiecze, tak mi się bynajmniej wydaje. Albo może wcześniejsze, jakieś tudorskie. No, jakieś, nie wiem, georgiańskie, wiktoriańskie, a może starsze, kto to wie, ale jest zapięcie. Słuchajcie, Radek, Czesze, już chyba tam ze 2-3 monetki wykopałeś dzisiaj, tak? No, także dobrze mu idzie na początek. No, teren jest trudny ogólnie, sygnałów multum, no ale daje radę. No i ja dałem radę tym razem. Również wykopałem, myślałem, że to jakiś medal, a jest to zawieszka. Zobaczcie, jaka piękna syrena. Pozdrawiam wszystkich z Warszawy, syrenkę warszawską. A tutaj mamy syrenkę tamizową, Aquarius. Piękna, trzyma jakiegoś kamienia tam w środku. Czy to srebro, czy jakaś inna
jakiś inny stop, tego jeszcze nie wiem, może gdzieś tam znajdę jakieś punce, albo i też nie, sprawdzę to w domu, czy to srebrne, ale i tak jest super, mi tam zrobiło już kolejny dzionek, takie znaleziska robią mi dzionek, bo jest to coś fajnego, coś innego, to po co ja tutaj przychodzę na Tamizę, zawsze jakaś ciekawostka wpadnie, a tutaj mamy taką oto zawieszkę. Lecimy dalej, fotosesja nad brzegiem Tamizy z syreną za chwilę nastąpi, abyście mieli co na koniec filmu oglądać. I nie przeciągam, lecę dalej. Pokazuję wam guziczek, kolejny już dzisiaj mi wyszedł, ale ten jest jeden z takich ładniejszych. Pierwszy był też ładny, bo był ten typowo wojskowy, ale tutaj mamy ten artyleryjski, trzy armaty i korona. Piękny guziczek, ale teraz słoneczko ładnie go przyświeciło, powinno go być ładnie widać. Niestety z tyłu wyżarty, ale i tak mimo wszystko takie guziczki cieszą, one są fajne. Mi się te na przykład te artyleryjskie, czy z gorącym granatem bardzo podobają, także fajnie. Lecimy. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Jak tu przyjechałem, to powiem wam szczerze, żadnego tego wieżowca tu nie było. Wszystko gdzieś w obrębie 15-16 lat powstało. Nic tutaj nie było. Wróciłem na miejsce, gdzie ostatnim razem wyszła mi fajka. I tu gdzieś zauważyłem fajeczkę. Jest kawałeczek. Kawałeczek cybuszka wyszedł. O, proszę bardzo. Tu wtedy wyciągnąłem tą taką ładną, to miejsce, gdzie tych fajek się tutaj gdzieś przewijało, ale to sobie będę spokojnie na oko patrzał. A chciałem wam pokazać moje nowe znalezisko. Jest to nowe zwierzę, nazywa się półkoń. Taki mamy półkonia ołowianego. No. Może gdzieś znajdę resztę tego konia biednego. Dobra, lecimy dalej. Przed chwileczką w tej dziurce to taki kurde pasek czarnego mułu, widzicie? I tutaj szedłem sobie tak linią, wyciągnąłem jedną monetkę. A wie George, nie będę go nagrywał, ale już przy okazji tego, co znalazłem, no to George'a wypadałoby też pokazać. Piękny George, chyba tu jest trzeci albo drugi, tego to już nie wiem, muszę to w domu sprawdzić, ale jest tak wytarty i tak cieniutki, jak tokenik, jak jakaś blaszka. Ale teraz tego to już hop, do sakwy, ale tu wam pokażę, dawno nie było miedzianego hamerka Rose Farting. Dawno nie wykopałem, bynajmniej tutaj po tej stronie chyba mi się jeden kiedyś trochę trafił, ale taki ogryzek. No tutaj mamy pięknego Rose Fartinga. Co tutaj z tej strony, no to już tutaj nie widzę, chyba jest korona, tu jest róża, także pięknie. 1000 chyba to jest 600 któryś rok. Mega, kolejne mega znalezisko z czarnego mułu, tutaj go dokładnie wyciągnąłem z tego. Piękny, piękny. Dobra, szukamy dalej. Jak taki wyszedł, może jest jakiś srebrny jeszcze. Dawno nie było grubego kalibra. Dzisiaj znalazłem chyba jakąś jedną od KBKS-u. A tutaj coś takiego. Patrzcie, jaka locha. Przetrzemy, co tam jakieś napisy widnieją. KC2. Ciekawe, od czego to jest. Co to za broń? Potężne. Potężne, kurde. Potężny pocisk, o tak by to ale ja robię to z nim. Ups! Aby się nikomu krzywda nie stała. Niech idzie na głębiny. No i mamy kolejne znalezisko. Już wam pokazuję taką malutką ciekawostkę. Dobrze, że się gdzieś tam naoglądałem u Łukasza. Znalazłem pierwszą moją, znaczy pierwszą moją. No już kilka znalazłem takich rzeczy, ale przez swoją niewiedzę po prostu gdzieś wyrzucałem te blaszki. A to się okazuje, że to jest czcionka drukarska. Tutaj mamy literkę 0, znaczy literkę, albo O,
albo 0 cyferkę. No, także nie wiem, co to do końca jest, ale na pewno jest to czcionka drukarska. Jak znajdziecie taki kawałek blaszki, przyjrzyjcie się jej uważnie, nie wyrzucajcie, bo ja już chyba kilka takich na pewno wyrzuciłem po prostu z niewiedzy. A teraz już Maniek jest trochę mądrzejszy i ma pierwszą swoją czcionkę. Ta zostanie ze mną. Czasu coraz mniej, woda napływa jak szalona, ale i tak jeszcze wyczuchrałem taką oto wpinkę, spinkę do włosów, pełną ze szpileczką. Nie wiem, czy jest jakaś stara, czy też nie. Myślę, że tutaj miała jakieś zdobienia, może jakieś kamyszki, ale tak to się prezentuje. Ostatnie fanty, już powoli woda, ale dużo dzisiaj odsłoniła plaży, więc jeszcze tu się pokręcę, myślę, z pół godzinki na pewno. Zobaczymy. No jak na razie taka oto spineczka. Zobaczymy, może jeszcze coś się uda z tej tamizy wyżebrać. Wróciłem już na miejsce, w którym wyszedł mi ten taki ala token, medal czy coś w tym stylu. Zryłem to miejsce jak rasowy dzik, ale tak, kawałek złomu, odrzuciłem złom, sygnał i mamy Elizabeth młodziutką. Proszę bardzo, młoda Elunia, jeden shilling z 1963 roku. Że czasem opłaca się wracać na te miejscóweczki. Podnosić ten złom niestety trzeba, bo maskuje dużo sygnałów. Trzeba krążyć, ryć i nie poddawać się. To jest chyba recepta na sukces. Dobra, lecimy. Zostało może z 20 minutek, pokrążę tu jeszcze. Jak coś wpadnie, to Wam pokażę. Jeszcze krążę. Chciałem Wam tylko pokazać Georgia. To jest George? George V. Ale zobaczcie, jak go spatynowało. Normalnie na taki kolor niebieski. Wiecie, co to jest? Jakiś medal? Jakaś odznaka? Patrzę, tu baba na wózku. 1920. Pokryta jakimś takim niebieskim. Nie wiem, co to kurde za jakaś patyna na to wlazła. Ale śmiesznie wygląda. Chciałem Wam to pokazać. Końcóweczka. Już powoli zbliżam się ku końcowi. Już coraz bliżej wyjścia. A tutaj kolejny fancik wyszedł. Tym razem taka oto pierdółka. A w zasadzie był to pewnie jakiś sekretnik. Tutaj widać, że ma łóżko o... Nawet to podegnę. Nie ma jakąś możliwość przywieszania na szyję. Jakieś różyczki tutaj. Pewno się otwierał gdzieś tam. I może jakieś zdjęcie ukochanej albo ukochanego było w środku. Albo może ktoś se sadził zdjęcie Goldermanka kiedyś. Także taka zawieszka. Już kończę. Idziemy już do wyjścia. Oczywiście nie zapomnę dla Was zrobić podsumowania, także zapraszam na koniec, abyście zobaczyli, co udało się zobaczyć. Nawet te znajdki, które były nienagrane poza kamerą, że jest tego sporo. Zapraszam. Na tamizie oczywiście fantów różnorodność, monet sporo, coś około 35 chyba naliczyłem. Jakaś kratka z takich pierdółek, tu Wam pokażę, pięciolinia czy coś w tym stylu, pewna jakaś to była ta zagroda dla tego wykopanego przeze mnie półkonia, czyli tej nowej odmiany konia, czyli to była jego zagroda, była bardzo blisko. Tam ten półkoń ma jakieś tu napisy, no tutaj coś ma. Kurde, jakaś data, jakieś cyferki, może był sygnowany. No, tak to wygląda. Dwie jakieś tam fajeczki takie drobniutkie, też z tego miejsca, gdzie wyszła właśnie ta fajka. Troszkę guziczków. No i przechodzimy do tych oczywiście lepszych znajdek. Tutaj mamy bardzo fajne, jest to, Boże, zapięcie do jakiegoś płaszcza, sukni. Nie wiem jak stare, jak datować to, ale jest to dla mnie fajne znalezisko. Wyszła też taka, nie nagrywałem, bo myślałem, że to nic specjalnego, ale może była pozłacana jakaś tandetna, odpustowa obrączka. Trzy czcionki drukarskie z cyfrą 0 albo z literką O.
Tutaj wygląda, jakby był nawias, a tutaj ciężko, ciężko, literka C może, coś w tym stylu. No ale w każdym razie mam 3 sztuki. Pamiętajcie, znajdziecie takie blaszki, nie wyrzucać, zostawić. Tu mówiłem, że jest to spinka do włosów. Jest to zwykła jakaś broszka. Tak mi się bynajmniej wydaje, bo to do włosów to by było za ostre. Mogłem się pomylić, przejęzyczyć, ale tak to wygląda, jakaś spinka, broszka, jak zwał, tak zwał. Guziczek artyleryjski, którego widzieliście. Tutaj mamy ten tak zwany jakiś tam sekretnik z różami, też fajny. Tu kolejny wojskowy guziczek. No i takie fanty, no to ta monetka to już widzieliście. Rose farting z Tamizy. Nawet w miarę przyzwoitym stanie. Przywieszka nie jest niestety srebrna, ale z jakąś tam syrenką. Fajna, podoba mi się. Akwarium. Ślicznie. To też mi zrobiło dzień. No i fantem dnia okazała się być ta moneta, a zarazem token. Powiem wam szczerze, że nie znalazłem odpowiednika tego tokena nigdzie. Pytałem na forach angielskich, nikt mi nie umiał odpowiedzieć. Przeważnie ta tarcza występuje i z drugiej strony głowa George'a III. A tutaj mamy napis, a nie, przepraszam, ktoś mi podpowiedział, co to jest. To jest token reklamowy. Token reklamowy, jest tutaj napis sklepu, znaczy ulica, na którym był sklep. Prawdopodobnie jakiś token reklamowy, jakbyście poszli do tego sklepu kiedyś tam w tych czasach, może byście mieli jakąś zniżkę. Nie wiem, może na czapkę jest tutaj napisane heads, czapka, nie wiem. Tak to wygląda, więc to jest mój fant dnia, bardzo mi się podoba. A jak wam się to wszystko podoba, nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie. Ja się z wami żegnam i do następnego. Trzymajcie się. Hejka.